Szanowni Państwo, Ryszard Petru nie jest już liderem nowoczesnej. Właściwie było to do przewidzenia w momencie, w którym z nazwy partii wykreślono jego imię i nazwisko. Yeah. Mamy w Polsce pewną tradycję partii, które. W swoich nazwach posiadają od razu imiona i nazwiska swoich założycieli. Myślę, że nie jest to dobra tradycja. Po pierwsze, dlatego, że uważam, że jest ona troszeczkę śmieszna. Po drugie, dlatego, że wszystkie tego typu partie jakoś tak się zawsze kończy, że rozstają się ze swoimi liderami. Pamiętam, że Kongres Nowej Prawicy również miał Janusza Korwin-Mikkego w swojej nazwie i również się ze swoim liderem rozstał. Dlatego jest to oczywiście z góry można powiedzieć dla każdego zakładającego partię. Rada, żeby swojego imienia, nazwiska nie wpisywał. A teraz za zupełnie całkowicie poważnie zastanówmy się, dlaczego Ryszard Petru przegrał. Odpowiedź, moim zdaniem, dlaczego przegrał, jest dosyć prosta. Nowoczesna powstała jako pomysł pewnego środowiska, które uznało, że w sytuacji, kiedy Donald Tusk przestał być premierem rządu i przestał ciągnąć Platformę Obywatelską do przodu. A powiedzmy sobie szczerze, Platforma Obywatelska istniała tylko i wyłącznie dzięki charyzmie Donalda Tuska. Uznali, że w momencie, w którym wyjechał z Polski, Platforma Obywatelska skazana jest na upadek. Ja zresztą powiem szczerze, że kiedy usłyszałem, że Donald Tusk wyjeżdża do Europy, też pierwsza myśl, maja, no to właściwie. Jarosław Kaczyński ma autorowaną drogę do władzy. A kiedy jeszcze dowiedziałem się, że następcą Donalda Tuska ma być Ewa Kopacz, to było z góry wiadomo, że to były, że Więcej wyborów Platforma Obywatelska już w swoim życiu nie wygra. I myślę, że z tego powodu grupa działaczy, zresztą po części związanych z dawną Unią Demokratyczną, więc nie są to żadni ludzie nowi, prawda, pomocników gdzieś tam Leszka Balcerowicza, o których złośliwcy twierdzą, że nosili za nim teczki. Także grupa ta postanowiła założyć partię polityczną, znajdującą się nieco na lewo. Znaczy nawet sporo na lewo od Platformy Obywatelskiej, która będzie nowym pomysłem politycznym. Pomysłem na nowe rozdanie polityczne. Tak się składa, że ktoś tam, trudno mi powiedzieć kto dokładnie, wpadł na pomysł, żeby na przewodniczącego tej organizacji, tego stronnictwa powołać Ryszarda Petru. On się tej roli podjął, co było dla mnie dosyć dziwne, bo był to yy, osoba związana ze środowiskami yy, bankierskimi, która raczej nie kojarzyła się jako jakiś doświadczony wilk polityczny. No i niestety, czy stety, w zależności od tego, czy ktoś lubi tą partię polityczną, czy nie, rzeczywiście okazało się, że wilkiem politycznym to Ryszard Petru nie jest, nie był i moim zdaniem już nigdy nie będzie. Mówiąc wprost, Nowoczesna miała zastąpić i wyprzeć ze sceny politycznej Platformę Obywatelską i być jej nowym wcieleniem. Miała Platformę Obywatelską zastąpić. Ci, którzy tą partię zakładali, byli święcie przekonani o tym, że następna kadencja Sejmu, czyli ta, która w tej chwili trwa, jest z góry przegrana. Jest to kadencja, którą będzie w Polską rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Założono w związku z czym, że są cztery lata na wymiecenie ze sceny Platformy Obywatelskiej, przyłączenie do swojej partii wyborców, Przyłączenie co bardziej interesujących i rokujących działaczy, a sama wierchuszka platformy obywatelskiej miała pójść na polityczną bocznicę niebyt i miała zakończyć swoje swoją kariery polityczne. I cóż, okazało się, że tak się nie stało. Dlaczego? Dlatego się tak nie stało, że w platformie obywatelskiej, cokolwiek byśmy myśleli, jakim politykiem, liderem politycznym jest schetyna, to jednak platforma obywatelska nie zatonęła. Oczywiście straciła sporo wyborców, ale nie zatonęła i trzyma się. I Nowoczesna od dłuższego czasu, przez dłuższy czas właściwie, była tą partią trochę słabszą od Platformy, ale z miesiąca na miesiąc we wszystkich kolejnych sondażach widać było, że Platforma Obywatelska odjeżdża Nowoczesnej. Platforma, która walczy z Nowoczesną o ten sam elektorat, zaczęła ten elektorat odzyskiwać a nowoczesna zaczęła go coraz bardziej tracić. W tej sytuacji postanowiono zrobić moim zdaniem jedyną słuszną i racjonalną decyzję, a mianowicie wymienić lidera partii, który się nie sprawdził. I nowy lider partii ma tą partię wyciągnąć z dołka sondażowego. Pani Lubnauer ma jeszcze raz poprowadzić partię do walki z Grzegorzem Schetyną o supremację w opozycji i wtedy, kiedy tą walkę wygra, ma wypowiedzieć dopiero prawdziwą wojnę, stoczyć prawdziwą wojnę z Jarosławem Kaczyńskim i Prawem i Sprawiedliwością. Czy się jej uda? Szczerze mówiąc wątpię, dlatego że Platforma odbiła się już od dna i Grzegorz Schetyna w tej chwili już nie walczy o przetrwanie. Walczy w tej chwili o to, aby być liderem opozycji. Jeżeli twarzą nowoczesnej był Ryszard Petru, a był przez dwa lata i teraz po dwóch latach wyborcom powiedziano, że przepraszamy, ale się okazało, że jednak nasz lider się nie sprawdził i znaleźliśmy zastępczego, to ja powiem w ten sposób, a któż będzie głosował? Na partię, która znajduje zastępczych liderów, w momencie, kiedy ma lidera innego, który będzie liderem całej opozycji, czyli Grzegorza Schetyny. Dlatego też nie, wie, nie wierzę, że nowoczesna odbije się od dna i pod nowym kierownictwem stanie się główną partią opozycyjną wobec prawa i sprawiedliwości. Szanowni Państwo, jeżeli się ze mną zgadzacie, proszę o taki znaczek. Proszę również o subskrypcję mojego kanału. Jeśli się ze mną nie zgadzacie i uważacie, że Nowoczesna ma jeszcze szansę, szczególnie tu oczywiście mam na myśli tych, którzy to oglądają, a którzy są zwolennikami tej partii i dalej w nią wierzą, proszę w takiej sytuacji o zostawienie komentarza. Jeśli będą to komentarz ciekawy, rozwijający, to chętnie na niego odpiszę. Dziękuję serdecznie.